Witam wszystkich serdecznie. No, temat można powiedzieć, że się nawinął przed 20 sekundami całkowicie sam. Także widzicie, życie podpowiada pewne rzeczy. I powiem coś ku przestrodze i działające na wyobraźnię. No, wszyscy ci, co to posłuchają, to może posłuchają. Jak nie posłuchają, to są głupi, powiem wprost. Tak? Ja prowadzę usługi pomocy drogowej. I wiem po prostu, zresztą wy sami powinniście uruchomić wyobraźnię, jak to jest, jak się jedzie samochodem, ludzie korzystają ze smartfonów, piszą SMS-y, czy tam wiadomości jakieś, oglądają filmy. Nie wspomnę o tym, że kierowcy ciężarówek to jeszcze bardziej zaawansowane, nie żebym ich stygmatyzował, absolutnie, ale no, korzystają z tego telefonu jeszcze bardziej często. I teraz tak, jak Wam się psuje samochód, obojętnie czy to jest na drodze szybkiego ruchu, czy na autostradzie, to jestem przerażony, ale to dosłownie przerażony. I przed chwilą był taki efekt na drodze, no mógłbym Wam nawet to pokazać, bo jakbym umiał zrobić montaż, to bym załączył to, dlatego że mam kamerę w samochodzie. Stała grupa ludzi, samochód był zepsuty, trójkąta zero, żeby była jasność, absolutnie zero. 5 osób stoi przed samochodem, czyli jakby od mojej strony, jak ja jadę, stoi na ciemno ubrane 5 osób. Samochód ciemny, awaryjne mieli włączone, ale po otwarciu klapy, ta klapa z automatu te awaryjne jakoś tam im przysłaniała. Czyli nie wiem, czy to, jak to działało, ale te awaryjne ledwo tam się bez nich przebijały. Nieprawdopodobna głupota w ogóle wszystkich tych, którzy jak coś im się stanie, nie mają wyobraźni, nie uruchamiają, że... Już pomijam wystawić trójkąt, ale ten trójkąt wystawić, to musicie sobie uświadomić, że to nie chodzi o to, żeby wystawić trójkąt, bo dostaniecie mandat, nie jest wystawiony trójkąt na zewnątrz. Nie, to kompletnie nie o to chodzi. Bo jeżeli wy wystawicie trójkąt 2, 3, 5 metrów za samochodem, to tak jakbyście go nie wystawili w ogóle. To jest tak, że ten trójkąt już przed niczym nie ostrzega, bo jak ktoś już tego w ostatniej chwili widzi ten trójkąt, to już nic ten trójkąt nie pomaga. Trójkąt jest po to, żeby go wywlec przed to miejsce tej usterki set metrów dalej, im dalej tym lepiej, że coś się dzieje za jakiś czas za tym trójkątem. To jest ostrzeżenie dla kierowcy, że za chwilę będzie coś na tej drodze stało, będzie coś kolidowało. Nie wystawiają trójkąta, nie wystawiacie ludzie trójkąta, tak Wam powiem, kompletnie nie wystawiacie. Nie ubieracie się w kamizelki, które gdzieś tam w tych samochodach raczej w większości jednak są, uważam. Nie ubieracie się w kamizelki, nie macie żadnej wyobraźni. Ja widzę to jest chleb powszedni, jak ja widzę, jak wygląda usterka na polskiej drodze. I celowo mówię na polskiej, dlatego że ja przemierzam drogi europejskie i edukacja europejska jest dużo lepsza w tym zakresie. Po pierwsze, świętą sprawą jest na niemieckiej autostradzie, na przykład, najbliższej nam, tak? Że jest trójkąt i jest kamizelka. Ci ludzie po prostu zwyczajnie, nieważne czy to jest starszy człowiek, czy starsza pani, czy jakiś, powiedzmy, człowiek, no nie aż mocno stary, ubierają ci ludzie kamizelki. Mało tego, wiedzą, że pojazd trzeba opuścić na zewnątrz, czyli jak czekamy na jakąś pomoc drogową, czy na coś tego typu, to wychodzimy z samochodu i przemieszczamy się za barierki. Po co? Powiem Wam po co. Dlatego, że są nagminne przypadki, kiedy ktoś po prostu jedzie, no i powiedzmy ogólnie zagapi się, tak? Już nieważne, co on robi w tym samochodzie. Jedzie samochód ciężarowy, zagapi się chłop i uderzy po prostu w ten samochód stojący na poboczu. To są wypadki, które dzieją się na porządku dziennym. Ja nie rozumiem, jak można nie mieć takiej wyobraźni i nie rozumieć tego, że to jest bez sensu, co się dzieje. Jest szaro, ciemno, zobaczcie na dworze. Tak jak powiedziałem, i ponuro. 5 ludzi stało, ja liczyłem celowo, na ciemno poubieranych, oni byli ledwo widoczni. To, co zobaczyłem teraz, jak zacząłem film przed chwilą, co mnie zainspirowało do tego filmu, to jest po prostu szokiem, niewiarygodnym szokiem. Sami sobie robicie krzywdę, sami prosicie się o wypadek. Mało tego, chłop, naprawdę żałuję, że tego nagrania nie mogę dołączyć. Ja jadę obok, a on idzie i z drzwi kierowcy on coś zabiera. Nie patrzy tam, że samochód jedzie. On ma włączone awaryjne i w tym momencie on zabiera coś tutaj drzwi, czyli wchodzi do samochodu, gdzie samochód jego jest bezpośrednio przy styku końca pasa, a pobocza. Gdzie łeb? Uwierzcie mi, to co tutaj się zadziało na ulicy, to nie jest jakiś jednorazowy przypadek, o którym ja opowiadam teraz w formie jakiegoś wydarzyło się coś, ha, 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 hi, 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 tam jakiś głupek stał. Nie!
To jest klasyka gatunku, zapewniam Was, to jest absolutna klasyka gatunku. Po pierwsze, ja podróżuję bardzo dużo samochodem i ja obserwuję, bo jest jak w jakimś sensie to jest zboczenie zawodowe. To jest po pierwsze, pierwsza sprawa. Powiedziałem już, że zajmuję się pomocą drogową. Druga sprawa, jak jadę, ja widzę, jak ludzie reagują. Jestem zaszokowany. Wręcz jak mówię przez telefon, to już mówię, proszę tam sobie wyjść na zewnątrz, stanąć za barierki i spokojnie czekać. Nie wspomnę o tym, jak na przykład macie do wymiany lewe koło. Przykład ja Wam daję. No coś się wydarzyło takiego, że uszkodzone jest lewe koło od strony jezdni. Ja sam, ale to naprawdę, mówię Wam szczerze, ja sam, pomimo że wiem teoretycznie, jak to zrobić technicznie, chyba nie odważyłbym się wymieniać lewe koło na drodze szybkiego ruchu albo na autostradzie, gdzie jest bardzo wąskie jakieś pobocze na zasadzie takiej, że tu wymieniam, a tu samochody jadą, tylko ufając w to, że ja mam włączone awaryjne światła. Nie. To jest po prostu, to jest nierealne. To jest tak bardzo niebezpieczne, że wolałbym zapłacić tam te, nie wiem, 150-200 zł za zwiezienie do pierwszego parkingu i nawet pomoc tego gościa z pomocy drogowej, żeby Wam wymienił to koło, aniżeli narażać się na bardzo prawdopodobne, no takie coś, że będzie jakiś wypadek. Mówię Wam serio, posłuchajcie mnie, to nie jest blef. To jest praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka i obserwacja tego, co się dzieje na ulicy. To nie jest nic wymyślone z kapelusza. Po to jest w samochodzie trójkąt. To nie jest gadżet. To nie jest coś takiego, trzeba mieć, dlatego że policjant da nam mandat. Nie! Policjant oczywiście może dać mandat, ale tak naprawdę ten trójkąt dla policjanta, on ma w dupie ten trójkąt. To jest wasze zdrowie i wasze tak naprawdę życie. Wyciągajcie ten trójkąt. Idźcie daleko za samochód. Naprawdę idźcie daleko. Tak, że już prawie ten samochód jest na dalekim horyzoncie. Zostawcie ten trójkąt. Nawet jak on się zniszczy, trójkąt jest nie warty żadnych pieniędzy, bo on jest warty 10, 20, 50 zł w stosunku do tego, jak mocno może Wam uratować w ogóle istnienie na drodze i może uratować Was przed tym, żeby coś się stało. Jest on jakimś już sygnałem dla kierowcy jadącego poprzednio, że coś się na drodze dzieje niedobrego, tak? A poza tym kamizelka to też nie jest, mówię, repertuar z serii mamy gadżety w samochodzie, tylko to jest to, łącznie musimy być widoczni. Awaryjne, kamizelka, trójkąt, wszystko i uciekajcie z drogi. Wezwijcie pomoc drogową, w kieszenie sobie powkładali ręce i oni patrzą, a jeden ziomuś chodzi, gimnastykuje się i tam coś próbuje, nie wiem, co on tam próbował robić. Zaszokowany jestem, ja do tej pory nie mogę ochłonąć, pomimo że mnie to nie dotyczyło, to powiem Wam szczerze, ciężko jest dojść do siebie po takiej dawce skumulowanej głupoty, dlatego że tam nie jest jedna porcja głupoty. To nie jest porcja. Tam była porcja razy 5, no to już jest niewiarygodne, że 5 osób nie posiada wyobraźni, wszyscy na ciemno ubrani. Nikogo nie było praktycznie widać. No dobra, w prawne oko z daleka widzisz, że coś tam, jakieś postaci są na drodze i stoją i no, ja przejechałem, nic się nie stało, ale to jest ciężkie do opisania, muszę Wam powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa, pa.